widzi pani, bo ja nie będę jurorką w bitwie na głosy. Nie, ponieważ jurorami jest cała publiczność, czyli wszyscy widzowie przed telewizorami i oni są jurorami i oni głosują SMS-ami. A ja będę po prostu komentatorem, czyli czekam na masę wzruszeń, na masę śmiesznych sytuacji i ja będę po prostu komentowała to, co widzę. Mam nadzieję, że będziemy równie zabawni jak dziadkowie z Muppet Show z Alicją i ze Zbyszkiem. Czy czeka pani na jakiś występ, tak szczególnie na jakąś drużynę? Wie pani co, mi się wydaje, że tam będzie po prostu masę świetnych głosów, które zostały jeszcze nie pokazane, jeszcze nie odkryte, jeszcze nie usłyszane. Więc spodziewam się, że wszyscy mnie po prostu wpędzą w jakieś niewiarygodne kompleksy. Jakim będzie pani komentatorem? Jest jakiś plan działania przygotowany? Łagodność czy też ostre komentarze? Nie da się tego przewidzieć. Nie da się zupełnie tego przewidzieć i nie da się nastawić. No, chyba, że są tacy komentatorzy, którzy nastawiają się, że im się nie będzie nic podobało od samego początku, prawda? Nie. Ja mam nadzieję, że będzie po prostu cudowny 11-odcinkowe spotkanie.